Łukasz Landowski, Landowski Boxing Night, 26, za kilka dni kolejna gala. Która to już odsłona? Witam serdecznie, 13. 13 gal to już jest niezły dorobek, jeżeli chodzi o produkcję, prawda? No tak, coś, jakieś doświadczenie się już małe zdobyło i no, myślę, że teraz to będzie procentowało w każdej kolejnej imprezie. Oprócz formuły koneserów, zawsze na Twoich walkach, galach jest boks olimpijski. Zgadza się, 100%. No to przede wszystkim jest robione właśnie dla boksu olimpijskiego. Ci koneserzy startują po to właśnie, żeby, no żeby na początku to było po to, żeby w ogóle taka impreza mogła się odbyć, po to, żeby mogli wystartować właśnie pięściarze boksu olimpijskiego. No i po to, żeby ci pięściarze tego boksu olimpijskiego mogli startować, mogli się rozwijać i no, żeby było dobrze dla polskiego boksu. Warto wspomnieć, że kolejna gala będzie w budynku Hali Gwardii. No to już kolebka polskiego boksu, wiele walk, wiele turniejów sztama, wiele ciekawych pojedynków, a teraz tam zawitali koneserzy i boks olimpijski na nowo. No dokładnie. No odrodziła się Hala Gwardii, no a my chcemy w tej Hali Gwardii odrodzić boks, no bo wiadomo, no to jest no, historia polskiego pięściarstwa, lata 50, wiadomo, Mistrzostwa Europy niezapomniane, 9 medali. No i ogólnie, no przecież Gwardia Warszawy, Warszawa, mocny klub ligowy, który rywalizował, wiadomo, i z Legią, i z całą czołówką, mówię, polskich drużyn. Także no tam boks powinien być i ta hala powinna żyć boksem. Fajnie, że udało Ci się dogadać z włodarzami hali i możesz tam robić te eventy, bo naprawdę miejsce bardzo ciekawe, no i z tradycjami. No dokładnie. No tak jak powiedziałeś, jak już powiedziałem też wcześniej. No tam, no to jest historia. To jest historia polskiego sportu. Mistrzostwa Europy, mecze ligowe, wiele innych turniejów, które się tam odbywało. No i co, no ludzie kojarzą tę halę, jednak szczerze to jest naprawdę, ja teraz to dopiero też jak widzę i doceniam, ilu ludzi, że tak powiem, z tego rocznika właśnie, kiedy ta hala tętniła życiem, odzywa się do mnie, chce przyjść na tą imprezę i naprawdę są bardzo, nawet już do mnie dzwonią i mi dziękują, że coś takiego tam właśnie robię. Powiedz, co zobaczymy na gali? Ile pojedynków, ile będzie boksu olimpijskiego, ile pojedynków, jeżeli chodzi o koneserów? Tak, no to no ogólnie mój taki projekt malutki, to teraz tak chcę robić wszystko, żeby sprowadzać drużyny z zagranicy, żeby sprowadzać właśnie pięściarzy z zagranicy i na poprzedniej gali startowali Szwedzi, zresztą co pokazali mocni, bo tak się wydawało, Skandynawowie, a naprawdę mocni pięściarze. No wiadomo, że tam wśród tych Szwedów to tam był jeden chyba Szwed, rodowity, reszta to tacy no, naturalizowani Szwedzi. No ale kurczę, no ale Szwedzi, no i pokazali naprawdę mocny, dobry boks. Tym razem Anglia, no Anglia wiadomo, to kolebka nie tylko europejskiego, ale światowego boksu. No i co, no i teraz sprowadzam Anglię. Trochę malutkich tam było komplikacji, bo odbywają się mistrzostwa Anglii. Oni mają takim systemem gal. Także jednodniowe imprezy robią, nie tak jak u nas jest turniej 4, 5, 6 dniowy, tylko ten turniej jest rozbity na ileś gal. No i akurat 11 gal przypada w weekend, w który ja organizuję imprezę. Oni byli bardzo zadowoleni, że w ogóle bardzo się cieszyli z zaproszenia, bo zaprosiłem, rozmawiałem równolegle z trzema klubami. Jeden klub przyjedzie, niestety tamte dwa się wycofały, bo ponieważ ze względu na mistrzostwa Anglii, no wiadomo, ważniejsza impreza. Ciekawe miejsce to też generacja nowych kibiców, bo tam naokoło jest dużo różnych barów, restauracji, jest to impreza wolna od biletów, więc te osoby, które będą chciały to zobaczyć, nie będą miały z tym żadnego najmniejszego problemu, czyli trafiasz w troszkę innych kibiców niż na co dzień. Dokładnie, na tym mi też zależało. Jak rozmawiałem właśnie z włodarzami hali, żeby nie zamykać tej hali i żeby nie ograniczać się tylko do ludzi ze środowiska. No i co, dzięki temu jest promocja dla naszej pięknej dyscypliny. Oglądają pięściarstwo. No i ostatnio byliśmy naprawdę bardzo zadowoleni, bo obawialiśmy się trochę, czy ci ludzie nie będą zniesmaczeni tym, że akurat ten boks, a nie powiedzmy, nie wiem, koncert jazzowy czy może rockowy. No ale co, ale naprawdę spodobało się ludziom. Dowodem tego było to, że
Dzwonili po nawet po swoich znajomych, zapraszali ich, żeby na bieżąco, na gorąco, żeby przychodzili, bo jest super impreza, jest super gala międzynarodowa, z super oprawą, ze światłem, z muzyką i zresztą bardzo fajnie też grali, bo nie ograniczali się tylko do jakiejś tam, nie wiem, nowoczesnej elektronicznej muzyki, ale też właśnie grali tam właśnie i jazz był i było trochę rocka i polskich kawałków, czyli ta muzyka się dobrze wpisywała właśnie w te miejsce, w ten Hale Gwardii. Byłem obecny na tej edycji, akurat oglądałem, troszkę tak z boku patrzyłem na tych ludzi i oni byli zadowoleni, siedzieli sobie przy winku, pili, jedli i oglądali fajny boks, widać było, że jest zainteresowanie, że przyciągasz ludzi, no tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ze środowiska. No właśnie, to była ogromna radość, bo tak dokładnie było, to było super, że właśnie nawet ściągali ludzi na gorąco, swoich znajomych z zewnątrz, że im się ta impreza bardzo spodobała. No i co, no to tak jak już powiedziałeś, jest to super promocja, bo są to ludzie spoza środowiska naszego sportowego. No i nawet teraz powiem szczerze, że mam telefony, pytają się o imprezę, pytają się, o której się zaczyna, a tak dalej. Już teraz wiem, że odwiedzają i fanpage, i stronę. No i co? No i także nowi ludzie się zarazili pięściarstwem, bo nawet pytałem się o zajęcia. A ostatnio też zorganizowałem sobotę bokserską. W sobotę, jak sama nazwa mówi, impreza się odbyła podczas południa, kiedy ludzie robili zakupy, jedli sobie. Odbywały się walki właśnie młodych pięściarzy. Bardzo, bardzo się to ludziom spodobało, ludzie się nawet przerywali zakupy, oglądali sobie te pojedynki, dopingowali, bili brawa, także naprawdę no, było sympatycznie. No i tak jak też wspomniałem, kilka osób właśnie teraz do mnie dzwoniło, pytało się, bo nawet wspomniałem o tym, że impreza jest otwarta, ale przy samym ringu będziemy mieli właśnie taką strefę zamkniętą, około 100, tam 50, może 200 miejsc, gdzie będą tylko goście zaproszeni i ludzie, którzy chcą wesprzeć naszą imprezę. No i właśnie odezwały się do mnie takie osoby, gdzie można zakupić bilety, bo chcą wesprzeć inicjatywę, bo bardzo im się spodobało. Dobrze, a co zobaczymy na gali? Ile będzie pojedynków? Pojedynków ma być 12, może będzie 13, ale 12 jest już teraz sklepniętych. Naciskam je jeszcze, naciskają je, mogłoby się odbyć dużo więcej pojedynków. Bo naprawdę naciskają je i trenerzy, i sami zawodnicy chcieliby bardzo wystąpić, wystartować. No ale ograniczam się właśnie, już mówię, nie chcę robić maratonu pięściarskiego, żeby też ludzi nie zamulić tą ilością i czasem trwania imprezy. No i ma być 12 pojedynków. 4 pojedynki będą właśnie polsko-angielskie, 4 będą pojedynki polsko-polskie, to te 8 walk będzie w boksie olimpijskim i 4 walki mają być konserwów pięściarstwa, czyli jak to białych kołnierzyków, czy inaczej w różny sposób, prawda, na świecie nazywają ludzi, którzy trenują dla przyjemności i też dla przyjemności sobie występują. Szykuje się dobry boks i dużo emocji. No też tak uważam, no bo widziałem też tych pięściarzy z Anglii. Naprawdę jeden z tych zawodników był nawet z nami na obozie. Trenował z jednym z braci bliźniaków sulęckich. No i powiem szczerze, naprawdę bardzo mocny chłopak. No i tylko Paweł mógł się od niego dużo uczyć. No i co, jeżeli pozostali będą na podobnym poziomie jak właśnie ten kolega, który z nami był na zgrupowaniu, to na pewno będzie boks na najwyższym poziomie. No i walki koneserów zawsze wzbudzają emocje, bo chłopaki dają z siebie wszystko, prawda? Dokładnie, no i wydaje mi się, że poziom w ogóle tych walk tych koneserów, no... Idzie do góry, dokładnie, no bo oni już trenują, już niektórzy po nawet kilka lat. Co, już nabrali też doświadczenia, bo Damian Niewiadomski na przykład, który startował ostatnio też na gali brata, no to co, stoczył 13 pojedynek, 13 walkę już, także no to już jest jakieś doświadczenie. Także co, zapraszamy, przypomnijmy gdzie i o której godzinie. Zapraszamy serdecznie, gdzie? Hala Gwardii, Plac Żelaznej Bramy 1, w samym centrum Warszawy, nie sposób nie trafić. Zaczynamy o godzinie 18, musicie tam być, będzie się działo.